Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na taki prosty, łatwy do zrobienia sernik. A teraz pokażę Wam, jak go zrobić. Do miseczki wbiłam 4 żółtka, białka oddzielnie. Dodajemy cukier, połowa szklanka cukru. Całość miksujemy na pulchną masę. Gdy żółtka z cukrem mamy dokładnie utarte, dodajemy ser. 800 g sera. Całość miksujemy. Następnie dodajemy ekstrakt waniliowy. 1 budyń śmietankowy. Miksujemy. Całość mamy już dokładnie zmiksowaną, zostało nam dołożenie tylko piany. Białka ubijamy na pianę. Podczas ubijania możecie dodać szczyptę soli. Na koniec ubijania piany dodajcie jeszcze łyżkę cukru. Miksujemy. Pianę mamy już na szczypną ubitą. Dodajemy do naszej masy serowej, najlepiej za pomocą drewnianej łyżki. Już nie będziemy miksować, tylko wszystko razem wymieszamy. I proszę bardzo, masę serową mamy już zrobioną. Do ciasta potrzebujemy 2 szklanki mąki. Mąka przesiana przez siteczko. Połowa szklanki cukru. Przemieszam i dodaję kostkę masła. Masło pokrojone w kostkę. 200 g masła. Oraz dodajemy 2 jajka. Całość musimy zagnieść. Ciasto już mamy pięknie zagniecione. Teraz musimy je rozwałkować. 1/3 część ciasta odkrawam. Zrobimy sobie z tej części ładne paseczki na serniku. Tą część rozwałkujemy na kształt foremki. Tak, żeby po bokach też ładnie wszystko przykryć. Po dokładnym rozwałkowaniu ciasta zwijamy sobie w rulonik. Będzie nam wygodniej. I rozwijamy na blaszce. Tutaj zostawiając, o zobaczcie, boki. Foremkę mamy wyłożoną ciastem. Nakuwamy gdzieniegdzie widelcem. Przelewamy naszą masę serową na ciasto. I zostało zrobić nam ładnie wierzch. Przesuwam sobie troszeczkę ciasto. Z końcówki tego ciasta, co nam zostało, zrobimy sobie paseczki. Ciasto rozwałkujemy. Tak rozwałkowane ciasto wycinamy paseczki. Pierwszy odkrawam. Coś takiego. Następnie za pomocą noża tutaj boki ładnie wyrównuję. Docinam. I tak przygotowany serniczek wkładamy do piekarnika. Piekarnik musi być nagrzany. Piekarnik mamy już nagrzany. Wstawiamy nasze ciasto. Temperatura 170 stopni z termoobiegiem. I pieczemy na około 50 minut. Zobaczcie, serniczek już nam się upiekł. Wyrósł. Teraz wyłączę. Wstawię go jeszcze tak w ciepłym piekarniku. Piek się 50 minut i wyciągamy serniczek. Wyrósł przepięknie. Tak się prezentuje. Poczekamy tylko teraz, aż przestygnie i przekroję. Pokażę Wam, jak wygląda w środku. Teraz otworzymy serniczek.
Zobaczcie, ładnie odchodzi od razu od blaszki. Nie ma żadnego problemu. I wyciągamy. Gorący. Gorący jeszcze. Zobaczcie, jaki wysoki, jak się pięknie prezentuje. Jak bochenek chleba. Rozpuściłam tabliczkę białej czekolady. Następnie poleję nasz sernik tak gdzie niegdzie białą czekoladą. Następnie przyozdobię trzema kostkami białej czekolady. Zaraz przekroję i pokażę Wam, jak wygląda serniczek w środku. I tak oto prezentuje się nasz serniczek. Zobaczcie, jak pięknie wygląda w środku. Wypieczony, wysoki. Jest w smaku przepyszny. Polecam Wam go bardzo serdecznie. Kochani, jeśli spodobał Wam się przepis, pamiętajcie o subskrypcji, o łapce w górze, miłym komentarzu. Za wszystkie łapki do góry, miłe komentarze i za subskrypcję bardzo serdecznie Wam dziękuję. I do zobaczenia w kolejnym odcinku, a na dzisiaj żegnam się z Wami. Pa!